1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W okresie powojennym władze komunistyczne prowadziły bezwzględną walkę z podziemiem niepodległościowym. Na terenach ziemi kozienickiej represje dotknęły w szczególności byłych żołnierzy Armii Krajowej i batalionów chłopskich, którzy za walkę o wolną Polskę płacili życiem. To właśnie im poświęcona była msza w kościele świętego Józefa w Kozienicach, zorganizowana w piątek 26 lutego. Uczestniczyli w niej między innymi przedstawiciele gminy Kozienice, burmistrz Piotr Kozłowski i przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung, a także członkowie związków i organizacji kombatanckich, instytucji kultury, rycerze Kolumba, mieszkańcy. Ksiądz Janusz Bańkowski, który przewodniczył mszy, podkreślił, że wszyscy ze względu na historię i losy walczących żołnierzy możemy czuć się narodem wyklętym. Wraz z atakiem Hitlera i Stalina my Polacy po Żydach byliśmy narodem skazanym na kompletne wyniszczenie. Tym ludziom, których nazywamy żołnierzami wyklętymi i wszystkim, którzy w taki czy inny sposób walczyli o wolną Polskę, niech Bóg da to w wieczności, czego odmówiono im tu na ziemi. O bezwzględnych działaniach władzy komunistycznej mówili także ksiądz Florian Rafałowski, który jako dziecko wraz z najbliższymi został zesłany na Syberię, a także Marian Śledź, przedstawiciel Stowarzyszenia Pamięć i Przyszłość i Kozienickiego Oddziału Związku Piłsudczyków. Zgromadzeni wysłuchali też kilku patriotycznych pieśni wykonanych przez absolwentki Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach. Oficjalne obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zakończono przed Pomnikiem Niepodległości, gdzie poszczególne delegacje wspólnie złożyły kwiaty. Patronat nad uroczystościami objęli burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski i starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung, a organizatorami obchodów byli Związek Piłsudczyków RP Oddział w Kozienicach, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice, Muzeum Regionalne i Rycerze Kolumba.